Zapraszam na wykład nagrany dla TEDx Marcinek School, czyli dla pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Jurek Owsiak. Cześć, siema. Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jestem prezesem fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Być może wielu z Was znają, wielu z Was uczestniczyło w jej działaniach. Działamy już od 26 lat. Niedawno mieliśmy 26 finał. Zawsze gramy, kiedy jest zima, kiedy jest początek roku. Wtedy zapraszamy, aby ludzie, którzy chcą uczestniczyć w naszej akcji, zbierali pieniądze na zakup sprzętu medycznego, ale także po 26 latach nie kupujemy tylko sprzętu medyczny dla polskich szpitali, które leczą i małe dzieci, i dzieci większe, ale także seniorów, ale także na prowadzenie naszych programów medycznych. A to już jest cała idea, aby ten program stworzyć, aby funkcjonował każdego dnia przez 365 dni w roku. Także nasze programy edukacyjne, na przykład uczymy we wszystkich szkołach podstawowych dzieci z klas pierwszej, drugiej, trzeciej, pierwszej pomocy. I chciałbym wam powiedzieć, że 26 lat to szmat czasu, ćwierć wieku robienia czegoś, co przynosi ogromną satysfakcję, co tworzy niesamowity zespół ludzi, którzy przez cały czas napędzają jeszcze innych, aby jednego dnia w roku zrobić takie masowe, pospolite ruszenie. To pospolite ruszenie pozwala nam zebrać te pieniądze, aby później przez cały rok je wydawać. Ale aby stworzyć takie pospolite ruszenie, potrzebujecie mieć zespół. Potrzebujecie bardzo jasno i wyraźnie mówić, o co w tym wszystkim chodzi. I to nam się udaje. To jest bardzo oczywiste dla tych, którzy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie zbierają dla nas pieniądze. 26 lat temu nawet przez pół minuty nie pomyślałbym, że ta idea zajdzie aż tak daleko. Myślałem, że to będzie tylko lokalnie, tu w Polsce będziemy zbierali pieniądze, ale 26 lat to także szmat. Czasu, który pokazuje, jak bardzo się zmieniliśmy my, jak bardzo się zmienił świat, jak to wszystko postępuje dynamicznie, bardzo szybko, w sposób taki niezwykle kosmiczny. A więc, 26 lat temu mieliśmy Europę z granicami, teraz już tych granic nie mamy. I to jest rzeczą najbardziej fantastyczną w takich działaniach, w pomysłach na działania. Ale dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć i skupić się na jednej rzeczy: że warto to robić. I co robić, żeby to robić? A więc jakim trzeba być, jak trzeba patrzeć na świat, aby być otwartym na wszelkiego rodzaju pomysły, które i tobie dadzą satysfakcję i przynoszą wspaniałe korzyści dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, czy to lokalnego, czy to globalnego, bo to nie tylko nasz kraj, ale cały świat. A więc po pierwsze, moi drodzy, miejcie odwagę! Miecie odwagę myśleć o tym, że chcielibyście coś robić dla innych. Możecie robić coś dla innych jako zawodowcy, możecie pracować w takiej instytucji i dostawać za to pensję, pieniądze, która będzie usprawniała nasze życie, która będzie powodowała, że nasze życie będzie lepsze, że yy, nasze życie będzie sprawniejsze, a na końcu także, że to życie będzie sprawiedliwe. I to jest także dążenie do osiągnięcia. Tego celu w postaci takiej bardzo zawodowej. Musicie się uczyć, musicie zdobywać kolejne stopnie takiej zawodowej pracy, aby później na samym końcu robić to jak najlepiej. I możecie sobie dołożyć do tej pracy coś, co się nazywa wolontariat. I do tego chciałbym Was bardzo prze przekonać. Bez względu na to, co będziecie robili w życiu, jak wasze życie się ułoży. To będziecie robili za 5 lat, za 10, za 20 lat. Wolontariat jest tym czymś, z czym się dzieli, dzielicie, bo macie, można powiedzieć, tego, w nadmiarze. Waszej energii jest tak dużo, że oprócz tego, że ją dajecie u siebie w pracy, czy w, swoich, w swoim życiu jako wolny artysta, macie jeszcze tego nadmiar, a więc warto się dzielić z tym, z kimś innym. Wolontariat to jest. Ten moment, kiedy samemu albo w zespole robicie coś, co nieraz jest bardzo krótkim, szybkim projektem, ale co przynosi masę satysfakcji. Tak właśnie było także i ze mną. A więc kiedyś dawno, dawno temu yy, prowadziłem pracownię witraży. Byłem witrażystą, czyli ze szkieł, układałem mozaiki, mówiąc najprościej, najszybciej można je spotkać w kościołach, w wielkich oknach witrażowych. Widać, jak to pięknie wygląda. Praca niezwykle precyzyjna, praca wymagająca wytrażenia. Trwałości, cierpliwości, co nieraz wydaje się przy mojej osobowości bardzo trudne, ale właśnie tak było. Musiałem się tego długo, długo uczyć, i mając także taki czas, gdzie dla mnie świat był bardzo ciekawy. To ja byłem ciekawym świata, byłem ciekawy tego, co się dzieje obok mnie. Bardzo chętnie wsłuchiwałem się we wszystkie propozycje muzyczne, w to, co świat oferował, a co wydawało mi się niezwykle miłe, niezwykle atrakcyjne i bardzo dla mnie no mnie samego stawiającego jeszcze wyżej jeszcze dalej uczącego się przez cały czas i z tego wszystkiego wyszedł Także obraz tego świata, któremu potrzebni są ludzie, którzy podadzą komuś rękę, którzy komuś pomogą. Zawsze to w moim życiu było czymś niezwykle ważnym. Począwszy od moich rodziców, którzy tak mnie wychowali, skończywszy na moich przyjaciół. Historia Polski była w moim życiu historią bardzo dramatyczną, a więc przeszliśmy z jednego ustroju w drugi ustrój. Działy się rzeczy niezwykłe. Byłem świadkiem stanu wojennego, a więc z takiego czasu, kiedy chcieliśmy być jeszcze z Kimś. Chcieliśmy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, aby się wspierać, aby móc te takie najbardziej mroczne czasy przejść jak najlepiej, z jak najlepszą kondycją fizyczną, psychiczną. A więc garnęliśmy się do siebie. Tak byłem wychowany. Dla mnie zespół to są ludzie, z którymi można coś zrobić fajnego. I kiedy poczułem, że zawodowo się bardzo spełniam, a więc mam swoją pracownię witraży. Te witraże robię jako wolny artysta. To są moje projekty, realizuję swoje pomysły. Jeżeli ktoś u mnie coś zamawiał, to tylko mi sugerował, co by chciał, ale reszta była bardzo moja indywidualna, czego Wam życzę z całego serca, żebyśmy mogli taką pracę wykonywać. Także poczułem, że chciałbym coś jeszcze ludziom dać. I takim pomysłem moim pierwszym wolontariackim było. Radio, zupełnie przypadkowo. Pamiętajcie, często przypadki rządzą naszym życiem i warto się nad nimi pochylić. Warto nie odrzucać różnych sytuacji, które wydają nam się trochę abstrakcyjne. Warto wręcz sprowokować ym, różne sy sytuacje, aby trochę dłużej w nich być, aby się rozeznać, aby zobaczyć, czy to, co kiedyś, yy, prawie 30 lat temu, było. Propozycją udziału w jednej audycji radiowej, dosłownie w jednej. Radio się nazywało Rozłośniana Harcerska i zaprosili mnie na jedną wypowiedź, aby porozmawiać o muzyce. Niechcący, następnych audycji miałem dwie, ponieważ musiałem odpowiedzieć na listy ludzi, którzy, bo wtedy jeszcze ludzie, ludzie pisali listy, na listy ludzi, którzy napisali po mojej audycji parę słów. Z tych odpowiedzi zrodziły się kolejne audycje. I w ten sposób od 30 lat jestem także dziennikarzem radiowym. Także dzisiaj mam swoją audycję. W radiu, to się nazywa antyradio, które jest radiem skierowanym do młodych ludzi, które jest radiem 100% rock'n'rollowym, bardzo muzycznym. Eee, słuchają tego ludzie w całej Polsce, głównie w dużych miastach. Jestem szczęśliwy, że mam dwie godziny wieczornej audycji, w takim prajtajmie, gdzie mogę eee, puszczać muzykę taką, jaką chcę. 30 lat temu, nawet przez myśl mi nie przeszło, że będę dzisiaj miał swoją cotygodniową, dwugodzinną audycję. Ale 30 lat temu z zapałem, zapałem przyjąłem, zaproszenie. Pamiętajcie o tym, żebyście. Wykorzystywali te właśnie sytuacje, że ktoś Was zaprasza do udziału, żeby coś zrobić. Zr Przyglądajcie się, uczcie się tego, bierzcie w tym udział. Nic nie idzie na marne. Żadna sytuacja w Waszym życiu, nawet ta najmniejsza, że się otrzecie o zespół, o ludzi, o jakieś działanie, nie idzie na marne. Akademia w szkole przygotowana, także takie akademie w szkole robiłem. U nas za mało jest takich akcji, jakie widzimy na filmach chociażby amerykańskich, gdzie dzieciaki bawią się. W teatr, że teatr jest bardzo poważnie traktowany, że bardzo poważnie traktowany jest sport, bo tam jest zespół, bo trzeba się wspierać, bo trzeba pokazać swoje umiejętności. Mało tego, bardzo często te właśnie niby zabawy są trampoliną do sukcesu w późniejszym życiu. Bardzo chętnie brałem udział w takich. Potkaniach. Bardzo chętnie słuchiwałem się wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze uczyłem się w szkole średniej, by wszystkie pomysły, momentami dosyć szalone, żeby chodzić do różnych kółek plastycznych, tak to wtedy się nazywało, żeby spotykać nowych ludzi, żeby z nimi rozmawiać, żeby się nawet z nimi kłócić, żeby przeżywać pierwsze uniesienia, także takie miłosne. się Poznawa, wtedy dziewczyny w naszym wieku, ale cieszyliśmy się, że poznaliśmy, i te te wszystkie osoby w naszych okolicznościach, że coś się robiło, róbcie coś. Nie możecie stanąć w miejscu. Nie możecie nigdy usiąść i spędzić swój czas przed telewizorem, przed komputerem. Szkoda tylko na to poświęcić swój czas. Zawsze ta aktywność opłacała się, bo przez to poznawaliśmy mnóstwo ludzi. Za moich czasów, mając już 17 lat, jeździłem autostopem po Polsce. Autostop, czyli zaufanie, które mieli do mnie rodzice, którego nigdy nie podważyłem, nie, nie, nigdy nie, z, nie zrobiłem czegoś, co by stanowiło e, taki punkt zwrotny. Nigdy już nie pojedziesz na autostop, nigdy Ciebie nie puścimy, nie mamy do Ciebie zaufania. Zaufanie wzajemne, to jest kolejna rzecz oprócz tej ruchliwości, oprócz tej aktywności, niezwykle ważna, żebyście ją mieli w sobie i żebyście ją sobie pielęgnowali. Jeżeli coś robicie jako zespół, umawiacie się na prywatkę, będzie niesamowita, będzie wyjątkowa. Będzie coś z tym niebywałego. Przygotowujemy wystawę. Będę, będzie ta wystawa niesamowita. Robimy akademię. No, teraz Wam pokażę, jak ta akademia będzie wyglądała. Musicie, oprócz tego, że jesteście ze swoim, mieć do siebie zaufanie. Pracujcie na to zaufanie. Nie róbcie niczego, żeby to zaufanie niszczyć. To jest najgorsze, co może być. Tak jak przyjaźni. Jeżeli ktoś komuś coś zrobi niefajnego, wtedy byście to pamiętali do końca życia. Te przyjaźnie w Waszym wieku są najważniejsze. Mówię Wam to jako gość, który jest w wieku może już nawet Waszych dziadków. Przyjaźnie ze szkół podstawowych, przyjaźnie ze szkół średnich z tej właśnie młodości są najpiękniejszymi przyjaźniami. One są w Waszej głowie do końca życia i będą. Nawet jak się już nigdy nie możecie spotkać, nie spotkacie się, to będziecie wspominali te wszystkie figle szkolne, te wszystkie spotkania, te rozmowy jako coś najpiękniejszego. Zmieniamy się, jesteśmy niepodobni do siebie, jakimi byliśmy kiedy byliśmy bardzo młodymi ludźmi, ale uwierzcie mi, wspomnienia zostają. Zostawcie je sobie jak najpiękniejsze. A więc już mówimy, że jesteśmy bardzo energiczni. Już mówimy o tym, że mamy także do siebie zaufanie. I kolejna rzecz. Miejmy plany. Nie bójcie się mieć planów. Miejcie plany jak najbardziej szalone. Niech, było, niech wyobraźnia Was bu, buzuje. Często ja zasypiając i po dzień dzisiejszy to mam, mam głowę pełną marzeń. Ta głowa na moment nie ustaje w takim myśleniu. I niech nie ustaje u was od tego momentu ani na moment. Miejcie marzenia najbardziej szalone. Pielęgnujcie je w sobie, budujcie je w sobie, nie krępujcie się, że będziecie w tych marzeniach debes, najlepszymi mistrzami świata, że będziecie najlepszymi aktorami, najlepszymi piosenkarzami, będziecie najlepszymi w sporcie, najlepszymi w swojej pracy. Będziecie także pokazywali innym. Że jesteście debes, nie ma w tym żadnego wstydu. Myślcie o tym. Niech, be, niech nie będzie w tym egoizmu. Niech nie będzie w tym żadnej agresji. Nigdy, nigdy, idąc do przodu, nie poniżajcie nikogo. Idąc do przodu, nie mówcie nikomu, że jest od ciebie gorszy. Nie przez negowanie, Kogokolwiek lub czegokolwiek, yy, można budować coś fajnego. Budujcie, często szukając u siebie tych rzeczy, które mogą być słabe, aby je nareperować, aby pójść dalej. Ale nie negujcie innych ludzi. Niech ten yy, hejt, który dzisiaj tak się nazywa i wiecie o co chodzi, to słowo jest już wam znane. Niech nigdy nie zaprząta wam głowy. Hejt jest czymś takim, co ja wierzę, że wraca do was. A więc każdy taki zły news. Zła wiadomość, może nawet inaczej, złe życzenie, zrobi cztery obroty wokół globu ziemskiego, może to trwać godzinę, może to trwać kilka minut, albo może to trwać kilka lat i wróci do was. Nie wiadomo nagle, pil, dostaniecie z boku, nie wiadomo od kogo, od czego, od życia, od losu. Często tak mówimy, ale los mi dał w cztery litery, ale mnie pogoniono. To jest ta zwrotna, moim zdaniem, która kiedyś od was wyszła. Uciekajcie od tego. Uciekajcie, omijajcie te wszystkie mielizny. Po to wtedy jest zespół, aby w zespole pokonywać wszelkie tru trudności. To nie jest tak, że życie jest tylko usłane różami. Też o tym wiecie. Szkoła. Wasze układy przyjacielskie, to co się dzieje obok Was, Wasze pojmowanie świata, Wasz dom rodzinny. Wszystko stwarza najróżniejsze momenty, w których albo się zamykacie, albo się wycofujecie, albo się czegoś boicie, albo uważacie, że nie dacie rady. Wtedy właśnie jest potrzebny zespół. To co mówię od samego początku. Macie energię, jest zespół. Jesteście ludźmi, którzy mają plany. Jesteście ludźmi, którzy mają szaloną wyobraźnię. Jesteście ludźmi, którzy mają także w sobie pozytywne patrzenie na świat. I wtedy naprawdę krok po kroku spinacie się coraz wyżej, coraz dalej, ale ku takiemu miejscu, gdzie robi się dobre rzeczy. Kiedy ta energia później z was jest przemielona i jest wyrzucona w postaci konkretnych działań. Konkretne działania to są dwie ręce. To jest głowa. To jest podnieść, przynieść. To jest zbudować. To jest coś zrobić. To jest pomóc, kiedy się coś dzieje złego i trzeba naprawdę stanąć i sypać wały z piasku, bo woda wszystko zalewa. To jest ten moment, którym Mówimy sobie dobrze, pomalujemy, odnowimy, zrobimy. To jest ten moment, kiedy pukamy do drzwi kogoś, kto mieszka samotnie i mówimy, okej, okay, dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym się zapytać, jak zdrowie, co słychać? To jest ten moment, kiedy jesteście w paczce ludzi i mówicie, jeszcze jedna próba, jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jeden moment, żeby powiedzieć, czy naprawdę dobrze gramy. To jest ta wytrwałość, to jest to, co potrzebne jest, aby pokonywać nie w pojedynkę, tylko więcej osób, to wszystko, co Was otacza. I bardzo ważna rzecz, pamiętajcie o tym, co robiliście teraz, co robicie teraz, jeżeli to jest twórcze, zapamiętajcie to sobie, zapiszcie to sobie. Chowajcie notatki, to jest niezwykle ważne i istotne, docencie to. Teraz jest o wiele łatwiej, kiedyś był aparat fotograficzny, klisza, trzeba było kupić klisze, trzeba było yy, zrobić zdjęcia, wywołać, Pójść do fotografa, zapłacić za odbitki. Dzisiaj macie telefony, możecie każdą rzecz dokumentować. Dzisiaj macie internet, możecie wiadomości przechowywać, a także wysyłać do innych. Jest to tak ważne, ponieważ dzięki temu możecie siebie porównywać. Jako ludzie, którzy chcą być. Aktywni, potrzebujecie także tej oceny. Jest niezwykle ważna, niezwykle istotna. Ludzie w moim wieku opierają ją na często takich szczątkowych zdjęciach, na rzeczach, które są gdzieś tam, pojawiają się, yy, trafiają do nas jako pojedyncze fotografie. Taki byłem, potem wielka przerwa nie mamy zapisu z wszystkich swoich działań. Dzisiaj bierzecie telefon. Wstrykacie i filmiecie wszystko, co jest obo. Jeżeli tylko wasz komputer jest pojemny, możecie każdy dzień sobie sfilmować i zachować, a następnie po roku, po dwóch, po dziesięciu, po dwudziestu latach cofnąć się i zobaczyć, jakimi byliście, jak mówiliście, co robiliście, jakie mieliście plany. Ja bardzo często miałem w życiu taką okazję, aby po, poprzez to, co robię, mieć to udokumentowane. Równo 26 lat temu zrobiliśmy pierwszy finał. A wtedy, kiedy robiliśmy pierwszy finał, yy, byliśmy inni. Także studio telewizyjne było inne. Były inne kamery. Nie było internetu. Nie było takich telefonów komórkowych. Świat był kompletnie inny. Świat nas otaczał w innych ubraniach, w innych kolorach, w innej rzeczywistości. Muzyka się nie zmienia przez te wszystkie lata. Ale my bardzo. Po 26 latach nasze studio jest ultra nowoczesne, Nasze studio jest zupełnie inne od tego pierwszego. My sami jesteśmy inni, ale ale wierzę w to, że lepsi, że poszliśmy o parę kroków dalej. Róbcie wszystko, abyście się nie cofali, abyście szli do przodu. Róbcie wszystko, abyście robili to w zespole, porównując to, co zrobiliście dzień temu, co zrobiliście miesiąc temu, co zrobiliście rok temu. A gwarantuję Wam, że będziecie się rozwijali, będziecie szli do przodu i będziecie swój świat budowali w oparciu o bardzo zdrowe, o bardzo prawdziwe, bardzo ludzkie i bardzo uczciwe zasady. To my i cała nasza ekipa, robiąc coś, co się nazywa Wielką Orkiestrą Światowej Pomocy, opieramy się na takich ludziach jak wy. To wy zakładacie sztaby, to w nich wy jesteście wolontariuszami, to wy w nich gracie, to wy w nich tworzycie niesamowite historie. I nie ma żadnego myślenia negatywnego albo Żadnego stwierdzenia, które by chciało powiedzieć, tylko ten jest wybrany, tylko ten jest najlepszy, tylko temu się uda. Każdemu z Was się może udać.